Tak więc zupełnie niespodziewanie wczoraj wieczorem w trakcie State of Play otrzymaliśmy zwiastun kolejnej gry z serii Five Nights at Freddy's, a dokładniej kontynuacji FNAF-a Help Wanted, Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Trailer nie jest zbyt długi, ponieważ trwa tylko minutę i zasadniczo nie pokazuje nam jakoś mega wiele, ale jest to całkiem interesujące i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Tak więc no, dzień dobry. Cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym szybciutko przeanalizujemy sobie pierwszy trailer FNAF-a Help Wanted 2. I dodatkowo wspomnę dzisiaj o jeszcze jednej ciekawostce z traileru filmu FNAF, która będzie naprawdę ciekawa, a nie wspomniałem o tym w tamtym filmie. Tak więc jeszcze nim zaczniemy, stawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Jesteśmy naprawdę coraz bliżej 300 tysięcy widzów, więc jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zostaw tego suba, będzie naprawdę super. A tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc dokładnie wczoraj podczas State of Play otrzymaliśmy chyba najbardziej niespodziewaną rzecz, jaką mogliśmy w ogóle otrzymać, czyli oficjalny trailer FNAF-a Help Wanted 2. No i to jest już całkiem niesamowite i tak, 2023 rok to zdecydowanie najlepszy rok dla FNAF-a chyba od 2015 roku, bo nie dość, że otrzymamy dwie gry oficjalne, w sensie FNAF-a Help Wanted 2 i DLC Ruin, dodatkowo otrzymamy film FNAF, a także najpewniej doczekamy się jeszcze w tym roku FNAF Plusa, ale żeby mnie przedobrzył. W ogóle tegoroczny State of Play jest naprawdę super, bo Spider-Man 2 wygląda świetnie po prostu. I do tego naprawdę bardzo ucieszyła mnie zapowiedź tego nowego Snake Eatera, ale to nie jest temat na dziś. My zajmujemy się oficjalnym teaserem do Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Tak więc ogólnie fakt, że powstaje dwójka, jest naprawdę mega super, bo jeżeli dobrze pamiętacie, FNAF VR, czyli pierwszy Help Wanted, w swojej podstawowej wersji zabierało nas do wydarzeń z FNAF 1, 2, 3 i 4 i po prostu graliśmy we FNAF-a, ale w VR. I było to naprawdę spoko, w większości. Mi kilkukrotnie zdarzyło się w to zagrać i naprawdę całkiem fajnie to wspominam, ale bardzo ubolewałem nad faktem, że we FNAF-y Help Wanted nie ma chociażby Sister Location czy FFPS-a, co mogłoby być dość ciężkie do zrealizowania, ale właśnie otrzymaliśmy zapowiedź drugiej części, drugiego FNAF-a VR i przejdźmy zatem do zapowiedzi, która zaczyna się w chyba najbardziej zapamiętywalnym szybie windy w grach. Nie, co wyżartowałem. W każdym razie we FNAF-ie zdecydowanie jest to najlepszy szyb windy. Welcome back for another week of career fulfillment and minimal social interaction. We know how challenging it can be to find a place where you feel that you truly belong, and to find a job that treats you mostly with respect and only infrequently with contempt. For that reason, we are excited to inform you that you did an adequate enough job the first time around to have you back. Also, there were no other applicants. So strap yourself in and get motivated to an appropriate degree. Because you ain't seen nothing yet. Tak jest, to dokładnie ta sama winda, którą zjeżdżaliśmy w dół we FNAF-ie Sister Location. Tak więc mamy już potwierdzenie, że we FNAF-ie Help Wanted będziemy mogli zagrać we FNAF-a Sister Location, ale w VR, więc najsik. Tak więc w ogóle na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na to, jak świetnie ta winda wygląda. Graficznie i w ogóle z każdej strony, oświetlenie, wszystko. Jestem zachwycony. Ponieważ w porównaniu do pierwszego FNAF-a Help Wanted jest tutaj gigantyczna poprawa. I najpewniej duży związek ma z tym fakt, że prawdopodobnie Help Wanted już na past genach się nie pojawi, a będziemy mogli w niego zagrać na PS5, nowych Xboxach i na PC-cie, z pominięciem PS4 i całej reszty. W ogóle jak już o PC-tach i Xboxach mowa, jako iż grę zapowiedziano podczas State of Play, no nie wiem, być może będzie to ekskluzywne konsole Sony, ale aż tak bardzo bym w to nie szedł, ponieważ na WSB także początkowo pojawiał się, jeżeli chodzi o trailery, właśnie na kanale Sony podczas State of Play i tak dalej. Ale być może jakaś czasowa ekskluzywność czy coś, albo dodatkowe funkcje z względu na VR 2, no byłoby fajnie. Jednakże wróćmy do samego zwiastuna, wygląda to po prostu świetnie. Po prostu porównajcie sobie, jak wyglądała winda w pierwszym Sister Location, a jak wygląda tutaj. Swoją drogą, bardzo podobają mi się te animacje, to wszystko co widzimy za szybą i chociażby ten plakat z bonem, który faktycznie się porusza. Super. O, a tutaj macie wiatrak z windy. Tak, dokładnie, jeżeli pamiętacie jeszcze incident logi, to właśnie tam umarł Tim. Przez ten wiatrak właśnie. Podobno. W każdym razie skupmy się na tym, co słyszymy. Z wypowiedzi, którą zazwyczaj słyszymy w windzie, no niewiele się tutaj dowiadujemy w kwestii jakiejś fabuły czy cokolwiek. Po prostu jesteśmy ziomkiem, który poszukiwał miejsca do pracy, ale nie zrobił wystarczającego researchu, więc przyszedł tutaj, był jedynym aplikantem i teraz to on musi się zabrać do roboty. I jeszcze nie widział wszystkiego. Zasadniczo jeszcze nic nie widział, tego co go czeka w środku. Winda rozpędza się i rozbija się. Następnie otrzymujemy wgląd na oficjalne logo gry, które jakoś mega super nie wygląda, jest po prostu rozwinięciem tego z poprzednika. No i otrzymujemy jumpscare Balory,
który również został stworzony specjalnie na potrzeby Help Wanted 2 i wygląda naprawdę mega spoko. Wszystko jest bardzo ładnie animowane, po prostu super to wygląda. A następnie otrzymujemy informację, iż gra pojawi się jeszcze w tym roku, a dokładniej pod jego koniec, w późnym 2023, więc ja obstawiłbym premierę jakoś w listopadzie albo grudniu. Ewentualnie październik wchodzi w grę, aczkolwiek ja obstawiam, iż oni chcą puścić Help Wanted 2 dopiero po premierze filmu, która będzie miała miejsce 27 października. Wobec tego, żeby jakoś podtrzymać hype, który wtedy myślę, że będzie gigantyczny i chyba większy od czegokolwiek, co było wokół FNAF-a na przestrzeni ostatnich 5 lat, wypuszczą grę, która pojedzie na tym hype'ie, dużo zarobi i w ogóle FNAF znowu będzie wielki, a tym bardziej, iż wcześniej wychodzi Ruin, to ten hype myślę, że może być naprawdę ogromny. No i podsumowując, czy ten trailer w ogóle przekazuje nam coś więcej albo cokolwiek, to tak naprawdę nie. On po prostu mówi nam, że Help Wanted 2 jest w drodze i że zobaczymy w nim Sister Location i to by było na tyle. Póki co pozostaje nam tak naprawdę tylko czekać na więcej informacji. W każdym razie ten FNAF VR myślę, że będzie super. No i okej, jeżeli pierwszy trailer FNAF Help Wanted 2 ma już za sobą, przejdźmy teraz do tej ciekawostki z pierwszego trailera, to znaczy teasera filmu FNAF. Tak więc jeżeli trailer filmu FNAF puścimy od tyłu na prędkości 60%, czytaj 0.6, no i przewiniemy go trochę do przodu do tego momentu, kiedy widzimy chociażby dzieci, Williama Aftona, Mike'a w lesie, a także jakiegoś stróża nocnego, który właśnie dostaje jumpscare'a, może to będzie Fungi, nie wiem. I wsłuchamy się w ścieżkę dźwiękową w tym momencie, usłyszymy 5 razy wypowiedziane słowa Afton killed me, czyli Afton zabił mnie, wsłuchajcie się. Zdecydowanie jest to tam ukryte i naprawdę ciekawi mnie, jak ludzie w ogóle do tego doszli. Czy ktoś odnalazł to przypadkowo, czy ktoś był na tyle dobrym detektywem, że puścił zwiastun od tyłu w różnych prędkościach? Czy być może totalnie nikt tego nie znalazł i po prostu ludzie z Blumhouse to puścili w internet, nie mówiąc, że to oni. No nie wiem, oczywiście to zdanie wypowiedziane 5 razy prawdopodobnie odnosi się do tego, że Afton zabił 5 dzieci i każde z tych dzieci mówi Afton killed me, Afton mnie zabił, to on. Jest to po prostu taki easter egg dla fanów, ale być może znajdziemy tego rozwinięcie w ostatecznym filmie. No nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, a także ogólnie o zwiastunie Help Wanted 2. No i okej, w tym dzisiejszym fascynującym krótkim odcinku to byłoby już na tyle, to był szybki film. Jeżeli ci się spodobał, zostaw suba, także kciuk w górę pod tym filmem, wpadnij jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Ja już będę spadał, trzymajcie się, siemano wam wszystkim, mówi Desmondar, miłego dzionka, cześć.